the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands. Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam trzy stylizacje i makijaże i fryzury. Są to kostiumy na ostatnią chwilę, kiedy już nie macie kompletnie pomysłu. Są to rzeczy, które nawet macie w domu, w szafie, w kosmetyczce i nie musicie się bawić w kupowanie czegoś na mieście, kiedy nie macie czasu. Pokażę Wam dzisiaj trzy fajne możliwości. Zacznijmy od pierwszej. Wednesday Addams, nie będzie nam potrzeba wiele, gdyż jest ona dziewczynką, więc również nie ma mocnego makijażu. Przede wszystkim skupiam się na początku na twarzy, która jest bardzo blada, wręcz ziemista. Wybrałam najjaśniejszy podkład w Rossmanie z najtańszej półki, gdyż nie używałam tak jasnego, to tylko jednorazowy. W tym wypadku użyłam jakiegoś Miss Sporty 01 Soulmate, więc matowe wykończenie. Następnie, kiedy mokrym beauty blenderem wklepuję podkład w całą twarz, skupiam się na korektorze, daję pod oczy i w miejsca, które oczywiście moja twarz potrzebuje. Ale w sumie, jeżeli macie większe wady pod oczami tego dnia albo podkrążone, to nie jest to wielki problem, gdyż w sumie wpasowuje się w to w klimat Wednesday, gdyż ogólnie był taki mroczny, więc te wady pod oczami można uznać za część naszego przebrania. Następnie bardzo ważną kwestią jest puder, gdyż chcemy, żeby on został na dłużej i żeby był jaśniejszy w tych miejscach, więc wklepuję go tym urządzeniem, które zostało dodane do pudru, najjaśniejszy 01 oczywiście, i wklepuję go w całą twarz. Następnie, jak wiemy, Wednesday zależy oczywiście od wersji, czy filmu, czy serialu, posiada dość mocne brwi, których ja nie mam. Więc najłatwiej zrobić to za pomocą ciemnego brązowego bądź czarnego cienia. Nie musimy się zbytnio martwić, czy równo tak strasznie, czy wyjechałyśmy, czy nie. W sumie przecież to jest tylko przybranie. I skośnym pędzelkiem zarysowuję brwi. Co do oczu, praktycznie ich nie ruszam, gdyż Wednesday jest naturalnie obdarzona, powiedzmy, ma ciemne i gęste rzęsy, więc żeby ten efekt gęstych rzęs poprawić, daję, tutaj podnoszę powiekę do góry i zarysowuję czarną kredką delikatnie linię wodną na górze, następnie delikatnie linię wodną na dole, tylko tak kawałeczek do połowy, i delikatnie tuszuję rzęsy tuszem z Rimmela Volume Colorist. I ta maskara jest naprawdę bardzo w porządku i skupiam się głównie na dolnych rzęsach, by podkreślić wielkie oczy Wednesday. No i oczywiście naszą wisienką na torcie będą w tym wypadku usta, które są czarne. I jeżeli macie czarną pomadkę lub szminkę, to super. Ja niestety takiej nie miałam, więc wykończam kontur kredką, po prostu czarną kredką. Następnie zarysowuję całość również nią, a niedoskonałości poprawiam ciemnym cieniem. I to wszystko. Potem wiążemy włosy w dwa warkocze, bierzemy zwykłą białą koszulę, na to zakładamy czarną sukienkę i gotowe. Potrzeba wiele. Skoro stylizujemy się na małą dziewczynkę, nie potrzebujemy w ogóle makijażu. Wystarczy nam nasza piękna twarz, młoda. Następnie bierzemy kredkę, najlepiej czarną lub brązową, i rysujemy sobie takie bardzo mocne, zaznaczające się karykaturalne piegi na całej naszych policzkach tutaj. Jeden, drugi, trzeci, trochę nie wychodzi, to nic, nie musimy się tym przejmować. Potem robimy. Ona nosi dwa kucyki, ale ja mam dłuższe włosy, więc będę robić takie bardziej bukle i związuję w ten sposób. Następnie przechodzimy do zrobienia najważniejszej rzeczy, czyli aparatu ortodontycznego, którego posiadaczką nie jestem. Wystarczy albo wziąć taki delikatny
drucik, który się nagina. Ja w tym momencie mam struny do skrzypiec mojej siostry, które już są stare i nie do użytku. Robię takie zgięcie na uchu, żeby je tak zgiąć. Jeżeli się nie trzyma Wam, to przypinijcie wsuwkami do włosów. I będziemy w dwóch miejscach robić taki kultowy znak tego aparatu, żeby było wiadomo, o co chodzi. Bierzemy klej duo lub jakikolwiek inny klej, papier lub chusteczkę i robimy takie rolki. To w sumie wszystko. Czas nas.
podobał, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i dawania łapek w górę. Dzięki temu mam więcej ochoty do pracy i zostaniecie ze mną na dłużej. Będziecie mogli po prostu być na bieżąco, więc szybko klikajcie i już widzimy się w kolejnym filmie.